Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Minecraft 1.3.2. W poprzednim odcinku zaczęliśmy robić fabrykę kaktusów. I tak też się stało. Więc robimy ją dalej. Nie wiem, czy mam wszystko, ale tak. Co nowego? Po pierwsze, zbiornik jest pełen. Dwa. Jak widzicie, 2 miliony. Tu się tak fajnie idzie, że tu cały czas jest pełno. Trzy silniki redstone'owe działają ładnie. No i się zamieniają. To, co wypada, idzie tutaj. I... Czekajcie. Tak, wchodzi do rur obsydianowych, które transportują je z powrotem do skrzyni tej. Cały czas tu jest jeszcze... to co widać, więc naprawdę ten system polecam wam zrobić tak samo jak tutaj. Nie musicie dawać 9 na dół Fueled Fireboxu, wystarczy chyba 8, nie, znaczy 4, albo chyba można też 16, ja nie wiem, ale na pewno można 4 i no i właśnie tyle ile tu jest, czyli 9. No i taki system jest super, tu macie deski, wchodzą. Cały czas tu jest pełno, nie trzeba nic więcej, naprawdę coś niesamowitego. Czasami deseczka się zagubi, ale to trudno. No i teraz tak, są już silniki steamowe tam, więc jedyne, co nas dzieli, to położenie tu rury, o tej rury. I chyba dźwignia będzie potrzebna, tak mi się wydaje. Więc zrobimy dźwigienkę, jak nie, to silnik postawimy. Dźwigienka pójdzie. Nie, nie chce dźwigienka iść. No to postawimy tutaj silnik. Chociaż powinno, bo tu jest wyjście. Chociaż może nie. Gdzie jest ta dźwignia? Mamy lever. Czemu mamy 12 dźwigni, to ja nie wiem. A zobaczmy tak. Mam jeszcze jeden pomysł. Nie taki, czyli się jednak nie uda. Postawimy tutaj po prostu silnik. Zarówno zwykły redstone'owy, jak i ten ten lepszy, stirlingowy, ale nie ten spary. Tu chyba piasek jest. Tu powinien być miecz. Ewentualnie, tak. Dobra, i teraz nam trzeba... Trzeba nam... Silnik. Silnik zarówno stirlingowy. Gdzieś tu powinienem go znaleźć. Są jaki redstone'owy? Gdzie są redstone'owe silniki? Tu mam gdzieś? Nie. A, redstone'owe silniki. Pewnie gdzieś są, zaraz po segmencie. Pyk, pyk. Pyk i pyk. Nie ma. Nie ma tych silników, to zrobimy. Redstone engine. Piston, large planks, deski i szkło. Czyli to, jeszcze pistony mi trzeba. Mamy pistony? Czy już wszystkie wyrzuciliśmy, zużyliśmy? Chyba wszystkie, to robimy pistony. A pistony robi się z... tego, tego. A resztę rzeczy to mamy. No, mamy. Chociaż możemy zrobić więcej. To jak więcej, to więcej desek. Tak, i więcej kobla. Robiło się mniej więcej w taki sposób. Tutaj dajemy drewno. I mamy piston. 14 pistonów. No, 14 to... Może jeszcze troszkę damy. A tak naprawdę... No, 18, dobra, już damy sobie z tym spokój. Mamy 18 pistonów, teraz to... W
taki sposób. Tu jeszcze jest szkło potrzebne. Resztą engine'u byśmy zrobili, no nie jeden. Tylko więcej. Tu są deski. 7, no może być 7, dobra. Niech będzie teraz tak, niepotrzebne mi jest to. To resztę wywalimy. Oczywiście też redstone z żelazem. Do skrzyni piasek. Nie wiem po co tu jest strzała, nie wiem po co tu jest. To nam tylko sloty zagraca. Osiem desek też nie może być, trzeba więcej tutaj wykombinować. Gdzie moje deski? Oddawajcie mi deski. Dobra, mamy deski. Następnie trzeba walić te rzeczy. No i w sumie możemy iść. To w jedno, nie, to jeszcze się nie da. No już jesteśmy dosyć blisko wszystkiego, więc możemy sobie to robić. Postawimy najpierw ten silnik, później drugi, oczywiście dźwignia musowo. 12 lewerów. A, ja pamiętam, coś miałem z tym zrobić. Gdzieś miałem lewery umieścić. Poczekajcie. A nie, okej, chyba wszystko będzie dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Najwyżej poza odcinkiem to ponadzoruję. Zobaczymy. Nie chcę za bardzo pracować. Jak tu jest rozwiązane? O tak, jest rozwiązane, że to samo idzie. I do tego samo idzie, także... Weźmiemy tu sobie coś innego. Nie mamy ziemi, mamy kobel. Dobra, będzie ten silnik. On też nie działa, no to super. A ta rura powinna być dobra, to może tu... Dobra, powinien działać. Uwaga. Dlaczego silnik nie działa? Powiedzcie wy mi. Nic tu nie trzeba z rurą zrobić. No dobra, poza odcinkiem się jakoś zobaczę, dlaczego to nie działa. A tymczasem rozstawiamy tu kaktusy. Do fabryki. Wszędzie, gdzie tylko jest miejsce. Trzeba 24, więc idealnie mi wystarczy. Udane wszystko. No i tak, tu jest krystal chest. Widzicie. Nie szczędziłem diamentów. Póki mam to rozdaję, przecież zawsze się jeszcze wykopię. I ten deseń. Także... To już teoretycznie koniec, ale jeszcze nie, ponieważ trzeba nam... trzeba nam kobla i rury. O, Enderman. Chętnie bym go rozwalił, tylko... Nie wiem, gdzie on mi zniknął. Był tutaj. I oczywiście rozwaliłem pochodnie. Chodź tu, Enderman. Uciekamy. No i widzicie, to idzie do góry. Tutaj wszystko spada. Idzie z powrotem do tego. Do tej skrzyni i tak jest ciągle, ciągle bezodpadowo. Jak będzie za mało, to fabryka drzew będzie działała. W każdej chwili można będzie więcej zrobić. A jak za mało pary, to więcej boilerów z takim samym systemem. Dobra, teraz musimy iść po rury transportowe. Transportowe itemów. Wszystkie transportowe itemów. Dobra. Kobel mamy. Troszkę kobla mamy, ale to tak bardziej do ozdoby później się zrobi. Bo to nie będzie zbyt skomplikowane.
Na pewno przyznacie, że to nie jest trudne. Teraz tak, na jakiej to wysokości zrobić? Dobra, już wszystko wiem. Cięcie trwało około minuty. Dobra, rozpościeramy rury na tej wysokości. Tylko tutaj chcę, żeby było przejście, więc... ustawimy coś takiego. I tutaj mają już iść rury. Mniej więcej na tej wysokości. Dobra, wyszliśmy stąd. One się nie łączą, bardzo dobrze. Tylko co mi się stało z resztą rur? Rury mi zniknęły. Było ich stak. Czekaj. To są takie. No to te były inne. Może w skrzyni są? Przeteleportował mi do skrzyni stak rur. Nie no, coś słyszę. Dobra, nie wiem gdzie one są. A może tu gdzieś wywaliłem jednak? W co wątpię. Nie wiem, co się z nimi stało. Idę więc po resztę. Tu rozrzuciłem na dwa. Jedne do fabryki do produkcji drewna desek. Drugie to do czarkola, ale czarkol mi nie będzie potrzebny. Więc spoko. Więc na razie przerwam. Teraz mi jest potrzebne rury. Tu są te rury. Tak, tu są te rury, dobra. No mam dosyć tej wersji trochę, jak tak się baguje. Nie wiem dlaczego wszystko jest ok, niby. To ma się nie łączyć. Co zrobimy, żeby się nie łączyło? Po prostu tu, gdzie nie trzeba, to nie damy. Tu ma być. Tu ma nie być. Zaraz. Bo te rury mają powstrzymywać kaktusy przed rośnięciem. Dobra, jest, wystarczy. Teraz po tej stronie jeszcze raz. Troszeczkę wyżej. Dobra. Teraz stąd wychodzimy. Udało nam się. Tyle, tak? Tyle czy dalej? Dalej jeszcze można i po drugiej stronie tak samo. I nad tymi rurami najlepiej dać kobla. I oświetlić to pochodniami, żeby nie spełniły nam się kałamarnice. To jest bardzo ważne. Bo kałamarnic tutaj nie potrzebujemy. Chociaż łatwo można inksak w ten sposób dostać. W jakiejś ciemności. Dobra, no i to już jest główna część dokończona. No i już to powinno po jakimś czasie działać. I teraz ten kobel byśmy ustawiali. W jaki sposób? To oczywiście tak. Nad tymi rurami. Mniej więcej coś takiego. Można oczywiście robić to szybciej, jak ktoś chce. Tak, tutaj. Może być w ten sposób. Tutaj też. No i dalej idziemy. Tak, w szybszej wersji. Co prawda trzeba nam więcej kobla, a z tymi silnikami to ja zobaczę, co nie gra. Bo powinno być wszystko ok, a tu nic. Niestety nie idzie. Więc tak, trzeba mi więcej kobla. Dziwne, że akurat zabrakło mi tego, czego nie powinno. Pochodni mamy dość, 55. O, to się nie martwię. To akurat jest najłatwiejsza fabryka. Ogólnie ze wszystkich.
Nie mówiąc już, że to najłatwiejsza fabryka kaktusów. Ze wszystkich, chociaż innych to nie robiłem. Trzeba tu wejść w trans. Jak nam to do wody zejdzie, to nic strasznego nie jest. Później się jakoś to wyłowi. I teraz tak, tutaj pochodnia. Raz, dwa, trzy, cztery na środku i raz, dwa, trzy tutaj. Następnie tutaj, w połowie drogi. Żeby tak to estetycznie wyglądało. To oczywiście nam tego nie trzeba. Tu tak samo. O, padłem. Później to pozbieramy. Następnie podłączymy pod generator, jeżeli będzie taka potrzeba. Chociaż mamy też scaffoldy. Dobra, i tutaj po drugiej stronie tak samo. Okej. No i jak widzicie, skończona fabryka kaktusów. To jeszcze pozbieramy rzeczy, które nam wpadły. A tutaj to ja zobaczę, o co chodzi. Wątpię, że trzeba rurę drewnianą, chociaż... Mamy tu może? Nie, nie mamy teraz. Wezmę jeszcze, spróbuję waterproof... wooden waterproof pipe. Może to coś da? A jak nie, to już naprawdę nie wiem. To jest zwykła woodenowa. Stone, cobblestone, stone waterproof. Więc sobie weźmiemy... waterproofka. Mamy akurat. Po jeden kaktus, bo już chyba nie mamy w ogóle kaktusów. Mamy kaktusy dwa. Szybko do pieca. Chociaż nawet nie tym. Tym możemy przepalić. Szybko pójdzie. No i tak, mamy fabrykę zrobioną. To się będzie skupiało. No i teraz mamy tyle źródeł energii do tych... do generatora, zarówno jak i do boilera, bo tak. Mamy... co mamy? Charcoal. Mamy zwykły węgiel. Mamy. Mamy deski. Mamy zwykłe drewno. Mamy cock owen. Mamy kaktusy. Mamy... te... sawmille. Mamy... będziemy mieli kompresję sawmill, więc już 7 czy 8 tych różnych rzeczy, no to widzicie, naprawdę dużo. Dobra, jeszcze z tym sobie zobaczymy. Z tą woodenową, no powinno być dobrze. Możecie też gold waterproofy stosować. Chociaż ja tylko w transporcie widzę dla nich sens. Tu już teraz to. Dobra, spróbujemy zwykły silnik. Ponownie. Albo na razie samą dźwignię, o. Sama dźwignia nie działa. Silnik z dźwignią... działa, no i dobra. To już mamy, będzie się pompowało do tamtych silników. Mamy jeszcze czas, to podejdziemy sobie do tamtych silników. I zobaczymy, jak to wygląda. Chociaż jest noc, to się prześpimy. No i powinno być dobrze. Dlatego teraz idziemy tam. Sobie spacerkiem. Tak to wygląda, już zalesione. Są te wszystkie silniki. A nie, czekajcie, ja je podłączyłem, przecież tu są od dołu
Czerwone pochodnie. Dobra, to są wszystkie podłączone, więc to będzie działało. Tutaj ukryłem rzeczy, których nie chcielibyście zobaczyć. No i dobra, tak może być. Czy może pochodnie gdzieś weźmiemy? Tu są jabłka, taki system, że widzicie. Woda jest doprowadzona z jednej strony, z drugiej strony para od góry będzie i spoko. I to będzie mogło długo działać. Oczywiście do tego trzeba boiler i bardzo dużo energii. Powiem tak, gdybym nie miał tych huge trisów, to bym tego nie zrobił tak dobrze. Chociaż nie, tu pochodnie w miarę są ładne. Nie wiem, czy damy radę zobaczyć, jak to działa, gdyż zanim ta para nadejdzie, to trochę minie, ale... W następnym odcinku na pewno zobaczymy tego efekty. No i to już by było chyba na tyle. Mam jeszcze do wszystkich tych udać się... Do wszystkich waypointów tutaj, które są rozpostarte. Z oleju może coś zrobimy. Później rafinerii, jak będę mógł tu 147 zrobić. Piramida i olej na pewno, filar z glowstone'em, piramida zendu, diamenty w studni. Co tam jeszcze? Nieregularne rudy, tak. Wielkie źródło lawy. Też zobaczymy. I te wszystkie tutaj. Pilar z obsydianu, extra dungeon. Piramida z endu i coś jeszcze, co się nakłada, nie wiem. Jak coś będziemy zwiedzać i już zakończymy to, to waypoint zostanie usunięty. Aż zostanie tylko jeden dom, na przykład. No i dobra, krótszy odcinek może być. W następnym odcinku dowiecie się, co robimy. Tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!